ćwiczenia w drugim tygodniu po operacji. Jeżeli miałaś również od razu zrobioną rekonstrukcję, to przez pierwsze dwa tygodnie rób ćwiczenia z tego pierwszego tygodnia, a te zacznij dopiero w trzecim tygodniu, ale też najpierw spytaj lekarza, czy jest to już bezpieczne. Na tym etapie możesz już względnie swobodnie wykonywać czynności dnia codziennego, ponieważ rana nie powinna się już rozejść. Teraz możesz już unosić ręce ponad 90 stopni. I takie właśnie jest pierwsze ćwiczenie. Wraz z wdechem unieś ręce w całym zakresie. Tak jak w poprzednim tygodniu, wszystkie ćwiczenia robimy 3 do 5 razy dziennie, po około 10 powtórzeń. I teraz ręce przodem w górę. W pełnym zakresie. Też zwróć uwagę, jeżeli ciągnie Cię za mocno, to pamiętaj, wszystkie ćwiczenia musisz robić w swoim tempie. Ok. Dodatkowym ulepszeniem do tego ćwiczenia jest chwycenie za bliznę i tak samo tutaj musisz lekko skompresować bliznę i unieść rękę tak samo. Będziesz wtedy czuła większe rozciąganie tkanek w tym obszarze. Następnie to samo powtarzamy w leżeniu. Z nosem rąk przodem w górę. W jednym z kolejnych filmów będę również opowiadać o zespole sznura limfatycznego. Jeżeli wystąpi u Ciebie to powikłanie, to zapewne odczujesz niemożliwość zrobienia tego prostego ćwiczenia. Ale jest na to rada. Ok, i bokiem w górę. Następne ćwiczenie, proste, to dociskanie barków do ziemi. I trzy. Ok. Kolejne ćwiczenie, połóż dłonie pod potylicę i dotykaj łokciami do ziemi. Być może na początku to będzie troszkę za dużo, wtedy połóż się na wielkiej poduszce. I ostatnie ćwiczenie w leżeniu na plecach. To koła kończyną górną. Przyjmijmy, że teraz ta strona jest oferowana. Staraj się przez cały czas dotykać podłogi. I w jeszcze bardziej zaawansowanej wersji, jeżeli będziesz czuła się już gotowa,
możesz to ćwiczenie zrobić również na boku. Przyjmijmy teraz, że ta ręka jest po stronie operowanej i krążenia cały czas próbując dotknąć dłonią ziemi. To będzie już bardzo duże rozciąganie. Więc bez żadnego szarpania musisz czuć się naprawdę gotowa, żeby to zrobić. I w drugą stronę. Ok, i jeszcze jedno ćwiczenie w staniu. Stań przodem do ściany i próbuj dotknąć jak najdalej. I tak samo stań bokiem. Ok, te ostatnie kilka ćwiczeń było już bardziej intensywnych, także miej pewność, że jesteś na nie gotowa. Nie może to jakby ciągnięcie i delikatne ciągnięcie i delikatne szarpanie jest ok, ale nie może to być zbyt intensywne.